Kim jest Sławomir Napłoszek? To wybitny polski łucznik. Najlepszy obecnie, jak się okazuje. Tajemnicą to nie jest, że przekroczył już 50. rok życia. Jest rekordzistą Polski w łucznictwie, w odmianie olimpijskiej. Jest człowiekiem niezwykle upartym, a przy tym, powiedziałbym, skromnym. Kariera na przestrzeni tych 30 blisko lat, pełna jest wzlotów i upadków. Czy pan może mi powiedzieć, kiedy się zaczęła pana przygoda z łukiem? Tak. W 1983 roku trenowałem lekko atletykę, miałem przygodę lekką z koszykówką. Byłem w szkole sportowej na początku 8 klasy, doznałem kontuzji barku i nie bardzo mogłem w zasadzie nic robić. I po pewnym czasie, jak zaliczyłem kontuzję, zacząłem przychodzić na salę gimnastyczną, jak te dzieciaki strzelały, i zacząłem strzelać sobie z nimi. I pamiętam takie moje pierwsze zawody tutaj na Marymoncie, kiedy jeszcze strzelaliśmy na te takie dziecięce odległości. No to szału nie było. Zahaczaliśmy każdy kolor tarczy, od białego po żółty, także było śmiesznie. 3 lata po rozpoczęciu kariery Sławomir Napłoszek zostaje mistrzem Polski juniorów. Ciężka praca na treningach przynosi coraz lepsze efekty. Medal na Mistrzostwach Europy, a potem to, co dla sportowca najważniejsze. Polonia. Udział w Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie w 1992 roku. No, wrażenie jest niesamowite, jak wchodzi się na stadion. Myślę, że chyba każdemu trochę nogi się uginają, jak wchodzi w tym momencie na stadion. Ja byłem gdzieś w tym miejscu. Szedłem mniej więcej w środku stawki. Jak pan wspomina te igrzyska? Nie, no to wyjątkowe, tak, oczywiście, bo pierwsze i dla każdego zawodnika, szczególnie dla takiego młodego, to był czas taki, który jest niezapomniany, tak? Ono się odciska dosyć dobrze. Ja pamiętam, jak żeśmy nawet, jak jechaliśmy autokarem z lotniska, tak? Jak ludzie z boku nam machali, tak? Ja byłem zszokowany, że coś takiego się w ogóle dzieje, że kibice stoją i patrzą na przejazd jakichś tam ekip. Co pan wystrzelał? No, nie wystrzelałem dużo. No, jedyne co, to takie, do czego chętnie wracam, to miejsce 10 drużyny. Taki kompletny łuk na tym poziomie, którym ja mam, to jest w granicach 15 tysięcy. Strzały, no, to między 2200 a 2500 za 12 strzał. My to mówimy, że to jest komplet strzał. Strzały nie są jednorodne na tyle, żeby po prostu je wziąć i strzelać. Trzeba wybrać tą drużynę topową z 2 kompletów, bo na więcej mnie nie stać. No i wybieram te które lecą, chodzą razem. Co to znaczy chodzą razem? Weryfikuje się, czy dobrze lecą, gdy nie mają tych piórek na końcu. Te, które trafiają w obryt dziewiątki, to są te dobre. I takich kompletów ile pan w sezonie zużywa? W ciągu roku? W ciągu roku, no, w 4 się zamykam. To jest trudny sport. Nie tylko musimy się nauczyć techniki, ale musimy też mieć sporą odporność psychiczną. W łucznictwie właśnie tak jest, że jak nie zapanujesz nad mięśniami i działa coś wbrew tobie, no to na tarczy się to odbije od razu. On się borykał z wieloma kłopotami, i to nie tylko natury, nazwijmy to, sportowej. Nie da się ukryć, że w różnych okresach ówczesne kierownictwa Polskiego Związku Łuczniczego nie ułatwiały życia Sławomirowi Napłoszkowi, wbrew jakby w opozycji do uzyskiwanych wyników. Pierwszy raz Sławomir Napłoszek przekonał się o tym w 1996 roku przed Igrzyskami Olimpijskimi w Atlancie. Zachwycał formą, zdobywał medale na Mistrzostwach Polski i Europy. Uzyskał wysokie miejsce w rankingu łuczniczym. Był pewny wyjazdu na kolejne igrzyska. Czekaliśmy na dziką kartę. Sławek był pierwszą osobą jakby na liście, która powinna jechać w razie dostania tej dzikiej karty. I któregoś wieczoru osoba z mojego otoczenia, która wiedziała, że jesteśmy razem, zadzwoniła do mnie w środku nocy, że to miejsce zostało jakby oddane komu innemu.